Witam wszystkich na czwartym odcinku naszych rozmów z naukowcami. Tematem przewodnim są zapylacze, i dzisiaj będziemy mówić o nieco innych zapylaczach niż do tej pory, mianowicie w dużej mierze o motylach. Moim gościem jest dr Joanna kajzer bong pracuje w Instytucie Zoologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Asia ukończyła studia i obroniła doktorat na tym samym wydziale w Instytucie Nauk o Środowisku. I oprócz pracy naukowej zajmuje się również edukacją przyrodniczą. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Zacznę od pytania o twoją pracę doktorską, bo dotyczyła dwóch gatunków modraszków. I czy możesz na początku opowiedzieć jak to się stało że zaczęłaś zajmować się motylami? Hmm. Stało się to właściwie trochę przypadkiem, ponieważ pracę magisterską pisałam w zakładzie ekologii behawioralnej w Winosiu. Gdzie zajmowałam się mewą, śmieszką i jej rozmieszczeniem w Polsce Południowej i tak naprawdę różnymi czynnikami wpływającymi na, na właśnie takie wzorce rozmieszczenia i liczebności tego, tego gatunku. Czyli ogólnie zaczynałaś swoją karierę biologa od ptaków, tak? Można tak powiedzieć, tak. W ogóle ptakami się pasjonowałam, od, od dziecka i tak naprawdę jeździłam na oboz ornitologiczny jako nastolatka, i tak, tak to się wszystko zaczęło. O to może. Opowiesz, tak, w dwóch słowach, co się robi na obozach ornitologicznych, bo ja myślę, że to jest też nie każdy wie i to jest ciekawe. Na obozach obrączkuje się ptaki, łapie się w takie specjalne sieci, kontroluje się raz na godzinę, w zależności od warunków pogodowych, czasem częściej. Ptaki się waży, mierzy, sprawdza otłuszczenie i zakłada obrączkę z indywidualnym numerem. Która jest takim peselem ptasim, dzięki czemu, możemy, dzięki czemu możemy tego ptaka znaleźć i rozpoznać w dowolnej części świata. Kiedy się następnym razem złapie, tak? Dokładnie, podczas migracji albo ewentualnie można odczytywać takie obrączki, jeśli, jeśli są na tyle duże i, lub plastikowe, co, co też pozwala na odczyt przez lornetkę czy dobrą monetę. Mhm. Tak, czyli na początku ptaki, no i właśnie jak, jak do tych motyli przeszłaś? No i w zespole wtedy trwały projekty ramowe unijne dotyczące właśnie różnych aspektów biologii modraszków, czyli takich błękitnych motyli, które są flagowymi gatunkami dla ochrony bioróżnorodności. Dlatego, że one wskazują nam takie bardzo cenne siedliska i łatwo monitorować trendy liczebności takich motyli i dzięki temu można sprawdzać, co się dzieje z całą bioróżnorodnością. Bardzo trudno jest badać tak naprawdę całą bioróżnorodność, wszystkie jej składowe i aspekty. No więc, trzeba wybrać takie gatunki modelowe i modrażki, pod pewnymi względami, no, są bardzo dobre do tego wynika to z tego, że one mają bardzo duże wymagania siedliskowe. ponieważ oprócz tego, że wymagają ściśle określonej rośliny żywicielskiej, bo to są dwa gatunki modraszków, Modraszek teleus i Nauzitous, potrzebują właśnie krwi lekarskiego, takiej charakterystycznej rośliny z czerwonymi główkami, kwiatostanami. W Krakowie jest całkiem jeszcze rozpowszechniona na terenach otwartych ta roślina. I poza tą rośliną, na której żerują w początkowym stadium gąsienice, potrzebują obligatoryjnie mrówek. I to jest dość niezwykłe w świecie y, zwierząt. No właśnie, po co tym odrażką są mrówki? Y, tak. Y, gąsienica y, w pewnym momencie swojego życia y, spada na ziemię i y, zostaje adoptowana przez, y, przez robotnicę mrówki wścieklicy. To też jest bardzo ściśle określone, które gatunki y, adoptują które motyle. To są mniej lub bardziej ścisłe związki. Niektóre motyle są związane z jednym gatunkiem wścieklicy, inne mają trochę szersze spektrum możliwości, są mniej wymagające. I mrówki wścieklice zabierają motyle do, do mrowiska, gdzie motyl spędza większość właściwie swojego życia, ponieważ. Jako gąsienica właśnie w tej komorze z jajami i larwami i mrówek spędza no, całą tą nieprzystępną część sezonu, jesień, zimę, wiosnę, te trudne warunki. I na początku lata, pod koniec czerwca, na początku lipca przepoczwarcza się i jako dorosły motyl opuszcza. Mrowisko jest to dość unikatowe w świecie zwierząt. Co prawda jest ponad. Szacuje się, że jest około 10 tysięcy opisanych różnych pasożytów mrówek na, na świecie. Natomiast no, to jest taki obligatoryjny związek, taki bez którego motyle nie, nie przeżyją. Nie, to jest taka bardzo ścisła adaptacja. I um, jak często za, zadaną, zadają, zada, zadają mi ludzie pytanie, jak to się dzieje, że właśnie no, ten motyl jest zabierany przez Właśnie miałam molówki. o to pytać, tak. <grym> I to jest, to jest dość ciekawe, bo. <grym> Motyle są, gąsienice mrówek są, są przystosowane w taki sposób, że wydzielają po pierwsze zapachy, związki chemiczne, które są podobne do zapachów mrówek w gnieździe. Po drugie, wydają też dźwięki, które swoją częstotliwością i długością również no, są w stanie naśladować właśnie larwy królowej mrówczej. Czyli mrówki też wydają dźwięki, bo to myślę, że też dla wielu osób jest zaskoczeniem, bo raczej mrówki nie kojarzą nam się z komunikacją tak, dźwiękową. Tak, mają taki specjalny aparat strydulacyjny, taki dość niewidoczny. Oczywiście te dźwięki nie są dla nas słyszalne, to trzeba specjalnej aparatury, żeby podsłuchać te zwierzęta. Natomiast tak, to, to one się komunikują właśnie związkami chemicznymi, zapachowymi, ale też dźwiękami. No i właśnie okazuje się, że, 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 że te wzorce dźwiękowe są motyli i królowych mrówek są bardziej zbliżone niż królowych i robotnic mrówek. Więc jak taka robotnica napotka gąsienica motyla, no to po prostu czym prędzej ją zabiera do mrowiska, bo myśli, że, że właśnie no, to jest Jej królowa, jakaś, jakaś która się tak, zgubiła. larwa królowej, która się po prostu zgubiła. No i wnosi sobie takiego konia trojańskiego do, do mrowiska, ponieważ w tym mrowisku właśnie młodrażki Teleus i są pasażytami no, Tak, drapieżnikami, pasożytami gniazdowymi po prostu żerują na, na larwach mrówek. Czyli I, zjadają swoje przebrane rodzeństwo. Dokładnie, tak, tak. I, i, I oczywiście ta adopcja czasami trwa dłużej, czasami krócej, czasami to jest odrzucane. To, to też są bardzo różne sytuacje. Gąsienica też wydziela taki specjalny atrakt, taki no, smaczek, który jest bardzo atrakcyjny dla tej mrówki, tam ją podkarmia i po prostu sobie ją tam ubezwłasnowale po prostu rob, okay. murówka robi co 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 sobie życzy, czego sobie życzy gąsienica. I, no i właśnie pod koniec pod koniec wiosny no taka larwa musi przejść nieco bliżej wylotu gniazda Ponieważ jako dorosły motyl no nie jest w stanie już bardziej naśla dłużej naśladować mrówek i może być po prostu zjedzona, jeśli ta droga ucieczki będzie zbyt długa. No więc musi po prostu to też sobie zaplanować i blisko wylotu gdzieś tam się przepoczwarczyć. Co jest jeszcze ciekawsze, moim zdaniem, to. Poza tym, że modraszki są pasożytami, istnieją jeszcze owady, które są hiperpasożytami. Są to gąsienicznikowce, które są w stanie wykryć właśnie obecność gąsienic modraszków w mrowiskach i dostają się do tego mrowiska. Tam też Ogłuszają taką specjalną substancją zapachową mrówki, która sprawia, że mrówki zamiast walczyć z tym owadem, walczą między sobą. A ona w tym czasie właśnie składa jajo w ciele gąsienicy, modrażkę. No i zamiast dorosłego motyla, właśnie w sezonie wychodzi właśnie ten owad. Tak, także niesamowite. To są niesamowite historie, moim zdaniem. Dodajmy jeszcze, że te dwa modraszki, o których mówisz, to jest tylko jakby mała część różnorodności modraszków. Że nie każdy niebieski motylek, który będzie latał gdzieś tam latem, to jest taki modraszek, właśnie który pasożytuje na mrówkach, prawda? Tak, zgadza się. Motyli z rodziny modraszkowatych mamy w Polsce kilkadziesiąt gatunków. No i najczęściej, właśnie jak widzimy, takiego modraszka, takiego intensywnie niebieskiego po wewnętrznej stronie skrzydeł to to nie jest ten motyl, który, który jest właśnie rzadki i chroniony. Cechą charakterystyczną tych naszych motyli właśnie jest to, że to jest taki bardziej rozmyty i trochę płowy kolor. To nie jest taki bardzo intensywnie niebieski i jest niebieski, ale po wewnętrznej stronie skrzydeł, przy złożonych skrzydłach te motyle są czekoladowo-brązowe lub właśnie takie płowo-brązowe. Nigdy nie mają żadnej domieszki pomarańczowego Koloru, czy właśnie jakichś kropek, trójkątów, co jest charakterystyczne dla tych pospolitych gatunków, mało wymagających. Czy możesz opowiedzieć parę słów o tym, co robiłaś w ramach pracy doktorskiej z tymi modrażkami? Tak, to podczas doktoratu sprawdzaliśmy, jak różne katastrofy i różne. Różne czynniki związane z działalnością człowieka wpływają na, na motyle bezpośrednio lub pośrednio, czyli na właśnie jakość siedlisk, w których one przebywają, czyli właśnie na mrówki i na, na ściąg lekarski. No i tutaj akurat zdarzyło się tak, że no, zdarzyła się powódź, która pozwoliła sprawdzić właśnie, jak przeżywają motyle właśnie w takiej katastrof katastroficznej sytuacji. I, no i okazało się, że w porównaniu z rokiem przed powodzią nie było żadnych istotnych różnic, nie było żadnych negatywnych zmian w liczebności dorosłych osobników. Również, jeśli chodzi o zapasużycie mrowisk, też, też nie, nie znaleźliśmy jakichś takich istotnych zmian. I wynika to z tego, że, znaczy mechanizm tak naprawdę musimy jeszcze zbadać, ale sugerujemy, że, no, te motyle po prostu są związane z dolinami rzecznymi, z takimi terenami zalewowymi, no i są przystosowane do tego, żeby żeby właśnie przeżywać w takich miejscach i sytuacjach, jak również mrówki. Oczywiście to wszystko też zależy od kontekstu, bo bardzo ważne jest, czy, jak długo ta woda stoi, jak duża jest ta fala powodziowa i no to jak, jak, jakie jest ukształtowanie terenu, no bo oczywiście też te przewyższenia są takimi wyspami ratunkowymi dla niektórych części populacji. Natomiast no, wydaje się, że, że właśnie no, one są absolutnie odporne na to. Dla mrówek z Ameryki Południowej odkryto, że właśnie one mają takie zachowania ratunkowe podczas powodzi potrafią nawet robić tratwy ze swoich ciał i przenosić właśnie larwy, więc. Tutaj nie wiem na czym to polega. Prawdopodobnie po prostu mrówki wynoszą te najważniejsze części gniazda na bezpieczne wysokości. Tak, także tak może to być. Innym tematem był wpływ pożarów i podobnie. No też tak się zdarzyło, że jacyś nastolatkowie no, dokonali podpalenia tych, tego kompleksu łąkowego który jest właśnie badany od 20 lat, już nie, nie powiedziałam tego wcześniej, ale to jest taki system siedlisk, które zostały właśnie zmapowane i są corocznie szacowane na nich liczebności motyli dorosłych. Robi się to w dość prosty sposób. Znakuje się motyle unikalnym numerem, jak się tak zarobi? jak w przypadku, w przypadku ptaków. Natomiast nie mamy tutaj obrączek, no bo to by zbyt obciążyło motyle. Po prostu podpisuje się je nietoksycznym markerem i, i wypuszcza. W jakim miejscu? Na dolnym skrzydle, tak. I to też jest właśnie unikalny kod. No i z proporcji ponownie odłowionych osobników i znając początek i koniec sezonu, możemy oszacować po prostu takie liczebności sezonowe lokalnych populacji i, i wielkość całej tej dużej metapopulacji w Krakowie. No i ta populacja w Krakowie jest dość imponująca, bo modraszek teleius, no szacujemy, że to jest ponad 100 tysięcy motyli łącznie, tak rokrocznie. Oczywiście to fluktuuje i niestety też z różnych względów się zmienia na gorsze, ale to może później troszkę o tym opowiem. Natomiast u, u nausitausa to jest no połowa, tak około 50 tysięcy osobników. Rocznie. I to, tak i to, jest, to są no tak naprawdę jedna z najlepiej opisanych populacji tych motyli właściwie na świecie można powiedzieć i też jedna z największych. A jaki on ma zasięg w ogóle? Znaczy mają te dwa gatunki? One występują w Europie i Azji. Natomiast północny zasięg kończy się w Polsce, na wysokości Białego Stoku i na wysokości dla Nausitousa, na wysokości hełm na koło świecia na, 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 pół, na północy polski. Zaczęłaś mówić o tych pożarach i co wyszło z tych waszych badań? Czy ten pożar też miał wpływ, czy niekoniecznie? No właśnie podobnie jak z powodziami i dość zaskakująco, okazało się, że, że pożary również nie, nie miały negatywnego wpływu na y, trendy liczebności motyli dorosłych. Natomiast tutaj też trzeba być ostrożnym, bo myślę, że to jest bardzo ważne, w jakim kontekście ten pożar się odbył. To było wczesną wiosną. Ten pożar był taki powierzchniowy, bardzo szybki. Tak naprawdę kiedy odwiedziliśmy ten teren kilka dni później, to jeszcze to to już zaczynały po prostu wychodzić żywe winniczki, które Spokojnie sobie przyzimowały, tak naprawdę on, no, nic im się nie stało. Na pewno, gdyby ten pożar zdarzył się nieco później, kiedy ta wegetacja już by ruszyła, kiedy się budzą bezkręgowce i generalnie już ptaki zakładają gniazda i tak dalej, to myślę, że no, narobiłby dużo więcej szkód. Aczkolwiek na pewno było też tak, że. No, że zwierzęta, które zimowały na roślinach, no to na pewno nie przeżyły. No ważne było też to, że, że po prostu były takie miejsca, z których no wiele zwierząt też miało szansę po prostu się się przedostać, po prostu nie, nie zostało dotkniętych pożarem i to były takie miejsca ucieczki, ucieczki tak. Powiedziałaś przed chwilą, że notuje się spadki właśnie tych motyli. Jeżeli nie pożary, jeżeli nie powodzie, to jakie są przyczyny, jakie są przyczyny tych zmian w siedliskach, które obserwujesz. Tak niestety no, my ludzie mamy <grywanie> największy wpływ na, na to, co się dzieje z bioróżnorodnością. No i takim najbardziej negatywnym w skutkach działaniem jest, jest bezpośrednie niszczenie siedlisk. Tutaj też mamy no dane ilościowe, pomiarowe. Generalnie jest tak, że no w ciągu 20 tych lat badań połowa siedlisk przestała istnieć, i może nie zostały zniszczone takie największe płaty, najbardziej reprezentatywne. Natomiast no, na pewno zaburza to wzorce dyspersji, przemieszczenia, to są też zawsze jakieś takie, no, takie stepping stones, mówimy, czyli takie miejsca, gdzie motyl może po drodze na przykład sobie odpocząć pomiędzy dwoma większymi płatami, gdyby chciał dokonać właśnie przemieszczenia dyspersji pomiędzy płatami siedlisk. No więc nawet te małe płaty moim zdaniem są bardzo ważne w ochronie takiej całościowej różnorodności biologicznej. Zresztą to też pokazaliśmy, że właśnie w takiej z perspektywy ochrony całego krajobrazu. Te wzorce rozmieszczenia i liczebności modraszków były dużo lepiej tłumaczone właśnie w dużych skalach przestrzennych, kilkukilometrowych. Pomimo, że modraszek sam w sobie jest w stanie przelecieć właśnie maksymalnie kilkaset metrów, wyjątkowo kilka kilometrów, ale to są naprawdę wyjątki, one są no, słabymi lotnikami, rzadko się przemieszczają i, i na małe odległości. Pomimo to, właśnie. No, warto jest chronić właśnie krajobraz w takim dużym kontekście i warto dbać o to, co jest pomiędzy tymi siedliskami, bo jeśli pomiędzy siedliskami są no, takie bardzo nieprzychylne miejsca, takie silne bariery, no to, no to stwarza to dużo problemów dla, dla motyli i, i po prostu stwarza dużo większą izolację, jest to, jest to bardzo niekorzystne. No i wiemy, że właśnie no niestety to niszczenie bezpośrednie no to jest przyczyna tak naprawdę jednej czwartej, zaniku jednej, czwartej tych, tych płatów siedlisk. I pomimo, że no właśnie te łąki przeszły taką bardzo dużą metamorfozę, bo Zostały no, opuszczone tak naprawdę. Mamy no, taką transformację polityczno-gospodarczą dużą. No i tak naprawdę miasto Kraków, które wchłonęło no, te takie tereny właśnie łąkowe, pod, pod wie, podmiejskie, wiejskie no sprawiło, że, że po prostu wielu ludzi zaprzestało użytkowania tych łąk. Po prostu to już nie ma sensu, nie ma potrzeby zbierania siana, tworzenia paszy, więc wielu ludzi po prostu te łąki porzuca. Takie użytkowanie tradycyjne, kośne łąki są po prostu zaniechane. No i ma to swoje ogromne konsekwencje, mianowicie takie, że w takich zaburzonych siedliskach nieużytkowanych wkraczają właśnie rośliny inwazyjne lub takie mocno ekspansywne rodzime rośliny typu trzcina. A do takich roślin inwazyjnych należy no, nawód kanadyjska i nawód późna. One bardzo zmieniają warunki siedliskowe, mikroklimatyczne, no, są bezkonkurencyjne, wydzielają dużo związków alelopatycznych, które hamują rozwój innych roślin. Są niejadalne dla, dla większości zwierząt, poza pyłkiem, który jest atrakcyjny dla pszczół, ale to też jest takie dość dość takie mylące, bo faktycznie kiedy to zaburzenie się zaczyna i tej nawoci jest trochę na łące, tak powiedzmy 30-40%, to w pewnym sensie to może być atrakcyjne dla zapylaczy i przyciąga pszczoły, motyle. Natomiast trzeba pamiętać, że po... Kilku, kilkunastu latach nawoz, jeśli wkroczyła, ona po prostu tą łąkę pochłonie i tworzy się monokultura. I jakkolwiek wcześniej właśnie bezkręgowce miały wybór i miały do, do, dostęp do wielorakiego pokarmu, tak na tej monokulturze z inwazyjnymi nawociami nie mają żadnego dostępu do, do, do innych roślin. No i to jest niebezpieczne, ponieważ nawód no, kwitnie w ograniczonym czasie w roku. To się zaczyna Dość późno, w sierpniu, prawda? tak. Więc tak naprawdę przez większość roku to jest pustynia dla zwierząt. I no i to ma swoje ogromne konsekwencje. No to tak, tak naprawdę to przestaje być siedlisko. Czyli tak podsumowując, to z tego co mówisz wynika, że na przykład tutaj w Krakowie to z jednej strony w miastach mamy problem ze zbyt częstym koszeniem, przycinaniem trawników itd., natomiast z drugiej strony w takich miejscach, które powinny być z rzadka, bo z rzadka, ale koszone, jest też problem z takim zupełnym zaniechaniem tej gospodarki, prawda? Tak, to jest właśnie to zaniechanie, dotyczy tak mniej więcej połowy tych patów siedlisk, natomiast... Yy, yy... To są dwie rzeczy, jakby, które chcę powiedzieć, bo zaniechanie jest w pewnym sensie odwracalnym procesem, i na pewno jest dużo lepsze niż takie bezpośrednie zniszczenie siedliska. No i to właśnie wykazaliśmy, że bezpośrednie niszczenie no jest, jest po prostu tutaj naj, najbardziej widoczne i po prostu najbardziej dotyka te, te siedliska, które, które badamy. Czyli na przykład zabudowanie, tak? Dokładnie. To jest głównie zabudowa pod no, domy, bloki, parkingi, róż, różno, całą infrastrukturę. No, najczęściej po prostu łąki są traktowane jako taki idealny teren pod inwestycje. Nawet nie trzeba nic karczować, po prostu to jest nieużytek tam nie ma nic ważnego i, i ciekawego i potrzebnego. No i niestety tutaj mamy bardzo niską świadomość. Tak, tutaj brakuje właśnie no takiej społecznej wiedzy w społeczeństwie, dlaczego, dlaczego te łąki są potrzebne. No i tu nie chodzi o właśnie produkcję pasz, tylko o cały szereg usług ekosystemowych, czyli no właśnie takich korzyści, które mamy tylko dlatego, że, że przyroda, że ta łąka jest. No, i w przypadku tych łąk, na których są odrażki, to są najczęściej łąki świeże, zmiennowilgotne, czyli takie kojarzone właśnie z wodą, z wilgocią. To jest ta, ta, ta bardzo ważna funkcja ekosystemowa, to na przykład właśnie zapobieganie suszom i powodziom. Takie łąki gromadzą jak gąbka bardzo duże ilości wody i powoli uwalniają w razie właśnie przedłużającej się suszy. No i również zahamowują fale powodziowe, zapobiegają erozji gleb, ponieważ te systemy korzeniowe roślin są no, niezwykle rozbudowane. Tak naprawdę to, co widzimy na łące, to jest tylko taka mała część. Wiesz, Dokładnie, to, co jest pod ziemią, jest, jest no, nie powiem, że ważniej, dużo bardziej ważne, ale no, naprawdę jest bardzo, bardzo ważne i istotne. Więc tutaj mamy bardzo dużo funkcji takich regulacyjnych, a te funkcje regulacyjne są zapewnione tylko wtedy, kiedy ekosystem jest stabilny, czyli taki mm, niezaburzony. No i właśnie tu wracamy do, do jakby za, za, zatoczyłyśmy takie koło, że yy, no, żeby system był niezaburzony, on musi być właśnie użytkowany yy, trwale, ale nie intensywnie. I właśnie łąki są takim przykładem ekosystemu, to jest dość wyjątkowe, gdzie yy, no, potrzebna jest ręka człowieka, potrzebujemy tego użytkowania, Intensywnego. Bo jest też kilkanaście łąk, które są użytkowane, ale to nie jest użytkowanie, którego byśmy najczęściej chcieli, bo one są użytkowane Albo intensywnie, czyli ta pasza, to, to siano jest zbierane kilka razy w roku, więc te rośliny nie mają szansy zakwitnąć, albo z, z, są zbierane właśnie już z gąsienicami motyli, albo w nieodpowiednich porach, żeby zachować właśnie tą bioróżnorodność. W porach sezonu. porach sezonu, tak. Jasne. Y Tutaj z tego, co mówisz, to wyłania się taki obraz, że Twoje badania mogą dawać wskazówki, jak należy chronić modraszki, co im szkodzi, co, co im pomaga. I ty również no, angażujesz się oprócz, oprócz nauki właśnie w działania z zakresu ochrony przyrody, również no, w jakby walkę z tym problemem, o którym wspomniałaś, że my jako społeczeństwo nie zawsze jesteśmy dobrze poinformowani, co jest dla nas i dla przyrody dobre. I jakbyś mogła opowiedzieć parę słów właśnie, jak się łączy tą pracę naukowca z taką aktywnością społeczną. Mhm. Jest to bardzo trudne i wydaje mi się teraz, że, że wręcz niemożliwe, żeby robić obie rzeczy dobrze. Na pewno warto czerpać właśnie z, z tych wyników badań, bo to daje narzędzia do efektywniejszej ochrony. Na przykład wykazaliśmy, że, że właśnie. Ochrona prawna, gatunkowa w ogóle nie działa. Po prostu to prawo jest nierespektowane, jest często łamane, albo są po prostu zgody na odstępstwa do, do, do właśnie do ochrony gatunków chronionych. Natomiast jeśli chodzi o ochronę obszarową, no to ona wydaje się efektywniejsza i skuteczniejsza i tutaj warto właśnie iść w tą stronę, no z ochroną, z ochroną siedlisk, z obejmowaniem ochroną kolejnych miejsc, zanim zostaną po prostu zniszczone, no bo nawet te zniszczone miejsca, nawet jeśli jest ekspertyza i potem kompensacja przyrodnicza, ta, ta kompensacja ma się nijak w, tak naprawdę do, do potrzeb, to powinno być według mnie 1 do 1, czyli zniszczyliśmy taki obszar, to musimy ochronić dokładnie taki sam. No niestety taka czynna ochrona przyrody jest bardzo trudna. W zasadzie wszystkie nasze interwencje kończą się Fiaskiem i jest to bardzo frustrujące, bardzo nieefektywne, bardzo energochłonne i czasochłonne, i, no i bardzo trudne w tych warunkach. Właściwie nie ma takiego dialogu, nie ma łączności między właśnie organami decyzyjnymi, właśnie naukowcami, mieszkańcami. Tak naprawdę to każdy podejmuje indywidualnie, znaczy ci, co mogą podejmować decyzje, podejmują je indywidualnie. Bez konsultacji, no jest to bardzo, bardzo trudne, tak naprawdę, żeby to przyjąć. To może coś takiego jaśniejszego w tym obrazie od strony edukacji? No, zdarzają nam się takie projekty, takie jasne perełki w tym wszystkim. E, tak, teraz kończymy realizację projektu Dzikie jest dobre właśnie we współpracy z Fundacją Dzika Klinika i z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Mamy taki naprawdę bardzo maleńki fragment łąki na zakrzówku. To jest no, nieco więcej niż 30 arów, ale właśnie tam. E, no, kośliliśmy tak e, tradycyjnie i też. Może, e, przepraszam, o... że ci mhm. przerywam, ale nie wszyscy, pewnie, którzy nas będą słuchać, są z Krakowa, więc jakbyś mogła powiedzieć parę słów o zakrzówku, co to jest za miejsce i dlaczego jest e, warto ochrony. Racja, przepraszam za moją. No, i jesteśmy no. w Krakowie, więc tak. mogliśmy się zapomnieć. E, tak, zakrzówek jest takim ciekawym miejscem. To jest taka mozaika siedlisk, gdzie właśnie mamy kamieniołom stary, który został teraz zalany wodą, ale też są takie właśnie miejsca jak murawy kserotermiczne, z sasanką łąkowo, z takimi rzadkimi chronionymi roślinami. I jest też właśnie fragment łąk zmiennowilgotnych. No niestety najlepsze fragmenty zostały zabudowane, natomiast no jest jeszcze fragment taki, o który postanowiliśmy zawalczyć, i to też jest takie bardzo symboliczne, bo to jest słonka, na której zaczynałam i uczyłam się tak naprawdę znakować motyle, więc to naprawdę taki jest jeszcze dodatkowy wymiar dla mnie, taki bardzo osobisty. Więc mam nadzieję, że nasze, nasze starania przyniosą skutek. Właśnie wolontariusze wyrywali nawłocz, prowadziliśmy też spacery przyrodnicze, takie edukacyjne dla mieszkańców. No, myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie to wyszło. Również konsultacje takie były prowadzone. Mieszkańcy są raczej zgodni, że, że nie należy zabudowywać tego terenu bardziej i no, widzą te walory. Także wydaje mi się, że tutaj po prostu bardziej chodzi o zwiększenie świadomości jednak władz. Że tu jest naj, najbardziej potrzeba poprawy, tak? Tak mi się wydaje. Jasne. To tak, na zakończenie jeszcze zapytałem Cię, jakie masz plany badawcze, tak, wracając do, do kwestii naukowych na najbliższy czas? No, aktualnie planujemy badać właśnie dyspersję modrażków przez bariery liniowe i no i tutaj też właśnie zastanawiamy się, czy to jest w ogóle możliwe i w jakim stopniu. A co to są za bariery? Bariery liniowe, tutaj mam na myśli głównie drogi, ale drogi różnego typu. To są właśnie autostrady, drogi takie lokalne, ale też mamy na myśli drogi szutrowe, także chciałabym zobaczyć właśnie jak, jak one odpowiadają, czy w ogóle taka bariera i no, rodzaj tej bariery ma, ma znaczenie dla nich w dyspersji i też właśnie w przepływie genów. Tak, żeby to po prostu połączyć, te dwa tematy. No, zobaczymy, jak to, jak to pójdzie. Dziękuję Ci, Asiu, bardzo za rozmowę i życzę Ci powodzenia w dalszych, w dalszych badaniach. No i tego, żeby właśnie nasze, nasze władze słuchały naukowców w tych tematach, w których, w których powinny. I słuchaczom dziękujemy za, za rozmowę. Dziękuję bardzo.